Witam tutaj Kapelusznik, witam w nowym spin-offie. Tematy i rozdziały obejmujące ten spin-off oczywiście w opisie, a ja zapraszam do oglądania. Dziękuję również patronom, a w tym Pawłowi Masłowskiemu. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem twój nick. Klasycznie zaczniemy od waszych komentarzy i prosiliście mnie, abym jednak te komentarze czytał. Ale jak mówiłem chyba w pierwszym spin-offie, niestety zajęłoby to niepotrzebnie zbyt dużo czasu. Dlatego skrótowo będę przytaczał to, o co w nich chodzi. Ten komentarz słusznie zwraca uwagę na to, że praktycznie każdy owoc słomianych w tej chwili jest powiązany z człowiekiem. Luffy i Chopper mają dosłownie owoce ludzi, tylko inne modele. Owoc Brooka odwołuje się do duszy, a Robin może tworzyć części ciała. A ktoś zapyta, co z Yamato? No bo w końcu ostatecznie pewnie do załogi dołączy. Jej owoc to mityczny wilk. A jak ma się to do człowieka? No dzięki udomowieniu wilka przez człowieka te parę tysięcy lat temu powstały psy. Więc moim zdaniem jest swego rodzaju symbolicznym stróżem, czyli przyjacielem człowieka. Także również pasuje do całej koncepcji. Natomiast ten komentarz mówi o tym, że Kuma zginie razem z Saturnem, wysadzając się w powietrze. Też byłem takiego zdania do niedawna, ale wszystko wskazuje na to, że jednak Kuma ucieknie razem z naszymi. Obecnie to raczej nasza ekipa, a nie Saturna, wyszła z dołka i przejęli kontrolę nad pacyfistami, a stricte Bonnie. Plus Doggy i Brogi zmierzają w stronę Egghead. I teraz tak zbiorczo odpowiem na wszystkie komentarze odnośnie mocy paraliżującej Saturna, bo ja i wielu z was próbowało zgadnąć, jak on to robi. Najbardziej z waszych wersji spodobała mi się wersja z jadem paraliżującym, bo nic nie wskazywało na to, że Saturn paraliżuje przy pomocy haki, nie było żadnych piorunów, czy użycia królewskiego, czy czegoś takiego. Nic takiego nie było widać u Ody na papierze. Więc ta wersja z waszych komentarzy spodobała mi się najbardziej, bo taką truciznę łatwo ukradkiem w kogoś po prostu wystrzelić. Tak samo muszę przeprosić za mój błąd z tłumaczeniem. W poprzednim rozdziale, czyli tym najnowszym, powiedziałem, że Bonnie wydała rozkaz pacyfistom, żeby naszych bronili, co było nieprawdą. Poprosiła swojego ojca Kumę, by ten ich uratował. I wtedy nastąpił plot twist, że kontroluje ona wszystkich pacyfistów. Więc za to przepraszam. I równocześnie ten komentarz słusznie zwrócił uwagę na moją kolejną pomyłkę. Vegapunk od podstaw zaprogramował pacyfistów tak, by nie zrobili krzywdy Bonnie, nawet jeśli ich wcześniej nie mogła kontrolować. Tutaj mamy aż 3 punkty w komentarzu. Ja chcę się skupić tylko na trzecim, bo tak, zgadzam się z nim. Bo patrząc na to, ile, jakimi siłami dysponuje światowy rząd, to wręcz jestem przekonany, że nawet sojusz słomianych z rewolucjonistami, Shanksem czy olbrzymami jest niezdolny do pokonania światowego rządu. Nawet wliczając wielką flotę Luffy'ego czy zaprzyjaźnioną Królestwa. Po prostu tego nie widzę. No ale zobaczymy, ile jeszcze sojuszników w przyszłości Gumiak pozyska. Na razie do nich dołącza Bonnie, która jest zdolna kontrolować wszystkich pacyfistów, i Dr. Vegapunk. Pod warunkiem, że przeżyją. Ark na Egghead. I ostatni komentarz, bez urazy tutaj dla widza, ale ja czy wy, dosłownie nikt nie trafił, że olbrzymy przypłyną uratować naszych. Co niektórzy obstawiali Shanksa, więc byli blisko, ale niekoniecznie właśnie samych olbrzymów z Elbafu, czyli Dogiego i Brogiego. W bloku zagadnień to pierwsza rzecz jest taka, że Elbaf od tyłu to fable, czyli bajka w tłumaczeniu. I tutaj można się zagłębić bardziej w symbolikę, ale Elbaf może też mieć inną interpretację. To znaczy może się odwoływać do wyspy Elby we Włoszech z racji podobnego nazewnictwa. Elba przede wszystkim była miejscem zesłania Napoleona Bonaparte, a jednym z wielu przydomków wielkiego wodza było Bonney. A w zasadzie Bonney, czyli kości w tłumaczeniu. Nie pamiętam, jak się czytało. No ale zresztą, Elba to generalnie następny przystanek naszej załogi, a Bonnie, które imię podobnie brzmi do kości po angielsku, gra w tej chwili w fabule główne skrzypce. Więc no symbolika z powiązaniami historycznymi tutaj się wręcz przeplata.
lata. Pytanie brzmi, dokąd nas to zaprowadzi? Chyba jeszcze raz poczytam o życiu Napoleona na Elbie, bo może się tam kryć wiele ciekawych wskazówek. To wszystko raczej nie jest przypadkiem, a uda sobie wszystko ładnie wykalkulować. Kolejna uwaga, która przeszła bez echa, to to, że giganci żyją około 300 lat. Powyżej tego wieku to są raczej staruszkowie. A co ciekawe, żelazny gigant zaatakował Maridżę 200 lat temu. A Dogi i Brogi mają, jeżeli dobrze pamiętam, po około 150 lat. Ale to nie przekreśla tego, że mogą żyć inne olbrzymy powyżej 200 lat, pamiętające tamte wydarzenia. Także te inne giganty mogą posiadać informacje o żelaznym gigancie, czy tam robocie. A Dogi i Brogi po prostu będą mostem łączącym słomianych z resztą Elbaf, jako sojusznic, czyli będą taką przepustką do tych informacji. Czy Kuzan to oczywisty zdrajca? Dodaję go do spin-offa, bo zapomniałem dać w przemyśleniach, bo tak mi się natchnęło. I moim zdaniem Kuzan to aż nadto oczywisty zdrajca i moim zdaniem to, że Czarnobrody z nim tak otwarcie współpracuje, jest w moim przekonaniu naiwnością z jego strony. Nawet to, że Kuzan walczył z Garpem, niekoniecznie świadczy o jego lojalności. Znaczy po prostu tymczasowo odwraca uwagę Czarnobrodego od niego. No w moim przekonaniu Kuzan gra niczym Snape w Harry Potterze, czyli zabił Dumbledora, by zyskać zaufanie Voldemorta, a potem go ostatecznie zdradzić. Także mam ostatecznie nadzieję, że Czarnobrody nie wykaże się naiwnością i posiada pewne lewary, które umożliwiają mu kontrolę lub skontrowanie Kuzana w ostateczności. No bo prawdzie powiedziawszy, Aokiji to były admirał. Jeżeli chodzi o załogę Czarnobrodego, to siłowo tylko właśnie Czarnemu ustępuje. A tak to raczej nikt z załogi Czarnego nie jest specjalnie dla niego większym wyzwaniem. A skoro mowa o admirałach, to co dalej z Kizaru, bo na tle ostatnich rozdziałów to jest dobry temat do rozmów. Jak wiemy, motywacją Kizaru jest niejasna sprawiedliwość. Można to wręcz po jego działaniach z ostatnich rozdziałów interpretować jako motywację dwuznaczną, nieprzewidywalną, momentami nawet niemoralną. Więc Kizaru jako admirał, służbista i trybik w maszynie światowego rządu jest wręcz skonfliktowany wewnętrznie na tle obecnych wydarzeń. I teraz posłużę się absurdalnym argumentem, ale światło można rozszczepić przy pomocy pryzmatu, czyli w zasadzie moc Kizaru, co może symbolicznie pokazywać sprzeczność w zachowaniu Kizaru wobec na przykład Vegapunka, a tym, co naprawdę czuje. Więc nie wiadomo w zasadzie, gdzie ten wątek się zakończy, bo z jednej strony Kizaru bardzo cierpi, a z drugiej strony nie chce się wyłamać ze swojej pracy, bo wygodnie jest mu na ciepłym stanowisku. I teraz postrzeżcie jedną bardzo ciekawą rzecz. Mamy na miejscu Saturna, który ma wygląd takiego diabła, jest złem wcielonym i sprawuje ciągły nadzór nad Kizaru, a z drugiej strony masz Luffy'ego, Sangoda Nike, boga szczęścia, boga słońca, tego dobrego, który broni bliskich Kizaru, czyli diabeł i anioł stróż. Tak jak często w popkulturze i symbolice jest to, że masz na lewym barku właśnie diabła namawiającego ci do złego, a po prawej stronie twój anioł stróż namawiający cię do dobrego. Wewnętrzny konflikt Kizaru jest tutaj idealnie pokazany. Naprawdę Oda świetnie się tutaj spisał. Jest to jeden z najlepszych wątków na Egghead. No ale idąc dalej, żeby zrozumieć Kizaru, to był on wzorowany na aktorze Kunice Tanace, który często grał dwuznaczne moralnie role i podobnie jak Kizaru, często ten aktor musiał podejmować w filmach trudne decyzje. Więc przypuszczam, że rola Kizaru może się skończyć na tym, że podejmie on bardzo trudną decyzję na Egghead, na przykład poświęci się kosztem swojego życia, by uratować swoich przyjaciół. Coś takiego może nastąpić, to jest moja interpretacja. Na koniec pewien rodzaj symboliki. Na jednej z okładek z ostatnich rozdziałów jedna mysza oświadczyła się drugiej. I stricte danska mysza miała taką samą kokardę zawiązaną wokół talii, niczym pudding. Czy raczej z tyłu? No nieważne. Ale Sanji im jeszcze robił za kucharza, więc no symbolika tutaj pomiędzy Sanji i pudding aż kuje w oczy. Jak oni nie skończą razem na koniec mangi, to wysadza Odę w powietrze. Szczerze, to jakoś dużo nowości w tym spin-offie nie było. Większość informacji była raczej umieszczana w pogadankach, czyli przemyśleniach. I poza jednym rozdziałem, to w zasadzie większość z nich była poświęcona akcji, niż były oparte na informacjach. Ale coś czuję, że końcówka Egghead będzie nas zaskakiwać jeszcze bardziej. Ja byłem Kapelusznik i dajcie znać, co sądzicie.